Hello, z tej strony DolarLock55, a to jest pierwszy odcinek z serii z Need for Speed The Run. Need for Speed The Run prezentuje bardzo ładną grafikę i niezwykłą filmowość. Zaraz sami zobaczycie dlaczego. Produkcja to jest Black Box, twórcy jednych z najlepszych NFS-ów. Niestety ten NFS im trochę słabiej wyszedł, a raczej nie miał tego czegoś. Nie miał otwartego świata niestety, ale za to pod względem fabuły, jak dla mnie, wymiata. Więc teraz się trochę wyciszę. Obejrzyjcie ten krótki materiał z gry. Krótki materiał, to co scenkę, czy jak to się czyta. Dobra, i quit time eventy. No i to w takich grach filmowych zazwyczaj są. X. Dawaj. I wchodzimy. Dobra, udało się. I przechodzimy do głównej rozgrywki, czyli na wyścigi. Piękne przejście z filmowej części do części głównej części gry, czyli wyścigów. Spójrzcie na to. Czy są nie fenomenalne? Gra naprawdę pod względem grafiki dominuje. Jest to, że na Frostbite 2 na tym silniku. Jest to silnik DICE, a DICE stworzy serię Battlefield. Na tym silniku powstał Battlefield 3 dokładnie. O, strzelają do mnie. Dobra, to chyba trzeba zagrać. Wow, what the fuck? Ciśniemy. Czy z pociągiem musimy zdążyć. I... yeah. Pięknie. Oh, wow. Powiem wam tak. Wrażenie niesamowite. Taka krótka scenka naprawdę umie zaskoczyć. Ciarki mnie przychodzą teraz po całym ciele. Pora na następną scenkę.
Teraz część, raczej takie rozwinięcie fabuły. Dlaczego? O, właśnie. Wyścigu, który się nazywa The Run. Zaraz wszystko się wyjaśni. Word is you made a wrong turn, Jack. No one ever got a head sitting on their hands, how did they, Sam? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. And my end? What you do best. What you do better than anyone. Right now. Yes or no? Jeszcze nic nie wiadomo, o co chodzi. You knew the answer before I even walked to the door. The Run. Naprawdę klimat filmowy czuć. You win? I will handle your problem and give you a 10% cut. Whoa, whoa, whoa. 10%? 10%? The purse is 25 million. Aha, 10% z 25 milionów. To inna gadka. Czujecie ten klimat filmowy? To się ogląda jak naprawdę prawdziwy film. Jak naprawdę prawdziwy, interaktywny film, w którym to możemy manipulować nim. To raczej wszystko to jest oczywiście liniowe, ale możemy na przykład właśnie jeździć, te quick time eventy i tak dalej. Naprawdę, jeśli chodzi o fabułę, to ta gra wymiata. This will keep us in touch. Now we have to get you a car. Cars? I got covered. Need for Speed The Run. No, czuję, że będzie z tego naprawdę niezła seria. Więc taki jakby prolog właśnie przeszliśmy. Jesteśmy w San Francisco 4 godziny później. Będziemy teraz wybierać samochód, a potem ruszymy na start. I oczywiście podobnie ładne przejście z filmowej z filmu do gry. I mamy tutaj 5 samochodów do wyboru, z czego 2 nie są dostępne, bo wymaga to limitowanej edycji The Run'a. Zdecydowanie ten samochód jest najszybszy. Niestety nie mogę go wziąć, ale okej, mamy 3 inne. Mamy BMW M3 GTS, Nissana Fair Lady 240Z i Must Ford Shelby GT500 Super Snake. Więc jestem naprawdę fanatykiem Nissanów i uwielbiam te samochody, lecz nie wybiorę go, lecz Shelby. Dlaczego? 240, przyznam, że mało mi się podoba, jako jeden z nielicznych Nissanów. Niestety, więc wybieram tutaj Ford Mustanga, ponieważ uwielbiam dobre muscle cary, uwielbiam dźwięk muscle carów, uwielbiam po prostu te ciężkie, masywne samochody. Dobra, no to bierzemy Forda i zaraz ruszamy. Przed tym będzie mała scenka jeszcze, i dobrze pamiętam. Przyznam się, że całej gry jeszcze nie przeszedłem. I powiem wam, że dopiero niedawno kupiłem tą grę. Włączyłem tylko, żeby sprawdzić, czy ta gra jest godna uwagi, czy jednak
czy warto zrobić z niej serię, no i przy okazji przetestować, jak działa na moim komputerze, tak. Powiem wam tak. Powiem wam tak, że... dobra, może poczekam. There's over 200 other drivers and about 3,000 miles of asphalt between here and New York. Sounds good to me. We're up. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. I proszę bardzo, i ciśniemy. Więc powiem wam, że mi się wydaje, że gra na klawiaturze tą grę byłaby masakryczna. Gra, co prawda jest arcade'owa, to jednak ma, jednak jej model jazdy jest strasznie wymagający. Dopiero co się przerzuciłem z grida dwójki i często zakręty próbowałem brać tak. I widzicie, jak to wychodzi. W gridzie, może na drifcie, z maksymalną prędkością pokonać ładnie zakręty. Z maksymalną prędkością, no na drifcie, no. A tutaj tak nie ma, trzeba często sobie przyhamować ostro i normalnie wejść zakręt lub właśnie pomóc sobie trochę ręcznym. O, by trafił. Patrzcie, słońce mi zasłania prawie całą drogę. Piękne. Więc musimy ominąć 50 osób, 50 innych wyścigowców. Kurde, ten efekt prędkości jest fenomenalny. Czuć, naprawdę to uczucie jest niezapomniane. No i widzicie, drift tutaj nie jest zbyt dobrym pomysłem, o ile tutaj jest coś takiego drift, bo są się ślizga, ale ciężko powiedzieć, czy mamy na nim kontrolę. A, skrót! Tak. Dobra, ciśniemy dalej. Ciężko jest. Muszę zbierać teraz nitro, będzie ładna prosta. Trzeba będzie się rozprędzić. Poczekam sobie, aż naładuję sobie trochę. Mamy teraz ten wielki most w San Francisco. Patrzcie, w tyle widać miasto. To jest piękne. Dobra, i ciśniemy. Pora na drafting. Ach, zbyt dużo nie podraftowałem. Pięknie. Dało się. Jest. I chlup. Pięknie. Dobra, to było świetne.
Naprawdę. Pod nas 200 kierowców muszę wyprzedzić. Piąty poziom nabiłem. No, wcześniej właśnie grałem i nabiłem tam te 4 poziomy. Możesz teraz odnawiać zapas nic poprzez agresywną jazdę. O, jazda pod prąd. No, fajnie, świetnie. I słuchajcie, na razie to będzie tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Już teraz was zapraszam na następną część. W następnej części będziemy podróżować trochę po autostradzie, trochę po pustyniach, na się pustynnych tak i tak. No nie wiem, sami zobaczycie. Powiem wam, że emocje będą, a widoki będą niesamowite. Dobra, więc to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Oczekuję na wasze komentarze, oceny itp. itd. Siema.